Dobry wieczór. Witajcie ponownie. Tutaj Monika i perfumowy Orient Express w pięknych okolicznościach przyrody. Kontynuuję Q&A. Kontynuuję odpowiedzi na Wasze pytania. Pytanie, które zadała mi Iwon, brzmi: moje pytanie jest krótkie, choć jak się domyślam, odpowiedź na nie już nie musi być prosta. Gdybyś miała wybrać perfumy, które opisałyby Ciebie, Twoją osobę, Twój charakter, Twoje usposobienie, to które by to były i dlaczego? Już się nie mogę doczekać Q&A i życzę Ci szybkiego rozwoju kanału. Wierzę, że tak się stanie, bo potrafisz ciekawie opowiadać. Również mam taką nadzieję, że nie nudzę. Zastanawiałam się, Iwon, nad Twoim pytaniem długo, kilka dni. I to nie jest takie proste, dlatego że wydaje mi się, że mimo wszystko nie mamy do siebie dystansu. Ludzie odbierają nas w pewien sposób, my myślimy o sobie nieco inaczej zwykle. No i musiałam wybrać więcej niż jeden flakon, a nawet więcej niż dwa. I dopiero trzy zapachy opiszą, tak mi się wydaje, przybliżą, opiszą moją osobowość. Ponieważ jest ona pełna sprzeczności. Mam temperament jednocześnie lekko choleryczny, z drugiej strony melancholijny, jestem ognista, ale też potrzebuję dużo spokoju, czyli jestem pełna temperamentu, ale też potrzebuję spokoju i wyciszenia, także to nie jest prosty wybór, ale mam już takie perfumy i mam dla nich też piękną tutaj scenerię. Czy wiecie, o czym będę mówić? Popatrzcie na te wysuszone nieco trawy i tę łąkę. Może specjalnie nawet wybrałam tę scenerię pod te perfumy. Już pokazuję, co to takiego. Już pokazuję. Otóż, może zacznę od tych perfum, których nie mam, a które również opiszą moją osobowość. To będzie Le Faux i Semillaque. Wspaniały, rewelacyjny, genialny zapach, który stworzył pan Cavalier. I to perfumy wycofane. Połączenie piżma, pięknej róży, kolendry i mleka, ciepłe nuty mleczne. Jednocześnie flakon przypomina kulę ognia, przypomina jakby statek kosmiczny, kulę, planetę. A ponieważ ja zawsze byłam pełna dystansu do tego świata, uwielbiam kosmologię, uwielbiam rozważania filozoficzne, więc ta kula ognista opisuje jakoś moją osobowość i ten dystans, który mam do świata. Z drugiej strony zaś te perfumy są właśnie miękkie, subtelne, mleczne, takie intymne. A ja bardzo lubię spędzać czas intymnie, lubię intymne rozmowy i jestem też, wydaje mi się, osobą czułą, spokojną dosyć, troskliwą, tak jak Le Faux. Właśnie, więc to pierwsze perfumy, które opiszą moją osobowość. A teraz kolejny zapach, już Wam pokazuję i to będzie dotyczyło tych traw za mną, nieco wysuszonych. Myślę, że część z Was już się domyśla. Safari Ralph Lauren. Zapach, który ma już 30 lat. Ale powiem Wam, że kupiłam go kilka miesięcy temu, chyba 2-3 miesiące temu. I poznałam w ogóle tak naprawdę. I schowałam go do szafki, bo myślałam sobie, no lato to chyba nie jest najlepszy moment, żeby nosić takie perfumy bardzo mocno orientalne, z galbanum, z narcyzem, z różą. Tutaj skład jest niesamowicie bogaty, ale wyjęłam je wczoraj. Przy upale 28 stopni pachną przepięknie, w zasadzie chyba jeszcze lepiej niż w chłodne dni. Także Safari to chyba perfumy skomponowane rzeczywiście na safari, na gorące, upalne dni. Dlaczego te perfumy opisałyby moją osobowość? Ponieważ jestem osobą, która nie przepada za nowoczesnością. Myślę często o tym, jak to się żyło w dawnych czasach, że byłoby mi lepiej w przeszłości niż teraz, kiedy żyło się trochę spokojniej, inaczej po prostu się żyło, bez tej takiej nowoczesnej technologii, która gdzieś tam niszczy więzi międzyludzkie. I Safari przypomina mi o czymś takim właśnie ponadczasowym, nie dzisiejszym, o takim też bliskim kontakcie z naturą, o czymś takim relaksującym, pięknym, niczym wieczorny pobyt na safari. Mamy tutaj delikatną namiastkę. Zapach spalonej słońcem ziemi, wysuszonych traw, zapach przyjemnego popołudnia, natury, bliskości natury, niezwykle bogaty, niezwykle złożony. To jest takie zatopienie się w naturze i kontakt z Matką Ziemią.
Więc zapach nie dzisiejszy, orientalny, gorący w środku. Tak, ten zapach jest naprawdę gorący i myślę, że taka jestem ja. Mam gorący temperament, a jednocześnie jestem nostalgiczna, więc Safari Ralph Lauren opisują mnie bardzo dobrze. No i też nie wszystkim się podobają i myślę, że też ja mogę wzbudzać jakieś kontrowersje, bo nie mam, mam powiedzmy specyficzne poglądy na świat. Także Safari Ralph Lauren. No i jeszcze jedne perfumy by mnie opisały, ale już nie chcę przynudzać. To po prostu La Parfum Lalique. Połączenie niezbyt słodkiej wanilii z pięknym liściem laurowym. I myślę, że to też są perfumy, które jakoś by mnie opisały. Złożoność mojego charakteru. Jestem trochę gorzka, trochę słodka. Nie wszystkim muszę się podobać. Mam wrażenie, że jestem pełna sprzeczności, tak jak właśnie też perfumy La Parfum Lalique. Czyli część osób zastanawia się, co to właściwie jest. Czy to jest Orient? Czy to jest Gourmand z tą nutą bardzo ciekawej, dymnej wanilii? No, wymykają się klasyfikacją te perfumy i myślę, że ja również i moja osobowość nie jest taka bardzo łatwa do rozgryzienia i sklasyfikowania. Okej. Idziemy dalej. Dziękuję Ci, Iwon, za bardzo interesujące pytanie. Idziemy dalej. Renata M. pyta. A ja mam pytanie odnośnie Twojego wyjazdu z kraju. Sama kiedyś wyjechałam, ale pamiętam tęsknotę za Polską. Teraz też mamy, bo rodzinnie, atrakcyjną możliwość wyjazdu, ale to ja jestem tym tak zwanym hamulcowym. Opowiedz, jeśli masz ochotę, o Twoim wyjeździe i jak naprawdę jest, czy warto. O tęsknocie, o realiach, o perfumach pięknie opowiadasz, widać, że są Twoją pasją. Ja mam tak samo. Jeszcze jedno pytanie. Ile posiadasz obecnie perfum? Całuski i czekam na 1000 subskrypcji. Ja również całuję, ściskam i dziękuję Ci, Renatko, za te wspaniałe pytania. Ile mam perfum? Szczerze mówiąc, trudno jest mi w tym momencie je zliczyć, dlatego że część jest w Polsce, część jest w UK ze mną. W ogóle kupiłam tutaj ogromną ilość perfum, bo perfumy są w UK tańsze. Natomiast trudno jest mi zliczyć, dlatego że część perfum opuściła moją kolekcję, a sporo też przybyło i nie jestem na bieżąco z liczeniem, ale myślę, że minimum 200 butelek plus mnóstwo odlewek i mnóstwo próbek. 200 butelek to zdecydowanie za dużo, także będę robić redukcję kolekcji. Muszę tak zrobić, dlatego że żal mi perfum, których nie używam, a nie jestem w stanie używać ciągle 200 butelek perfum. Wiecie, jak to jest? Chciałabym zostawić sobie tak z 50-70 tych naprawdę, naprawdę najukochańszych zapachów. No i teraz, Renatko, pytasz o ten wyjazd zagraniczny. Och, tutaj nie da się na to pytanie odpowiedzieć tak, wiecie, dwoma zdaniami, no bo to jest temat złożony. W Anglii byłam wcześniej, około 5 lat temu, pierwszy raz. W Cornwallii i w okolicach Oxfordu pracowałam. Rok czasu w sumie. I zachwyciłam się wtedy Anglią na zasadzie, wow, jaki to jest bezpieczny kraj, nie boję się wychodzić na ulicę, czuję się bezpiecznie, czuję się zaopiekowana, wszyscy są tacy mili, serdeczni, nikt nie ma much w nosie, ekspedientki, wszyscy na ulicy są mili, uśmiechają się do ciebie i tak dalej, pieniążki są dobre, zdecydowanie 200-300% więcej można zarobić niż w Polsce, piękne krajobrazy, zwłaszcza w Cornwallii, no więc nie ma co narzekać, trzeba po prostu wykorzystywać tę sytuację. Natomiast, tak jak i wcześniej, miałam plan, żeby przyjechać na 3-4 miesiące, ale to się przedłużyło do roku. Tak i teraz. Jestem już tutaj 3 lata, a planowałam przyjechać na 3-4 miesiące, po prostu zarobić jakieś pieniądze, zobaczyć jak to jest, sprawdzić się w nowym zawodzie, bo w Polsce pracowałam intelektualnie, a tutaj no jednak jest to praca bardziej fizyczna, aczkolwiek no wiecie, no w każdej pracy trzeba myśleć, prawda? Chciałam też poduczyć się języka. No i chciałam właśnie sprawdzić się w pracy z osobami chorymi, upośledzonymi, niepełnosprawnymi, troszeczkę kontynuując pracę moich rodziców, bo oni też mają takie doświadczenie za sobą. Chciałam się sprawdzić, chciałam popatrzeć, czy ja się do takiej pracy nadaję, czy ja dam radę. No i już w Polsce podpisałam umowę, miałam umowę w Polsce, miałam przedstawione warunki, miałam zapewnione mieszkanie, także no nie jechałam w ciemno, jechałam właśnie z takim, czując się bezpiecznie. W dodatku powiedziano mi, że to jest taka mała miejscowość nadmorska, gdzie rosną palmy kokosowe. No to stwierdziłam, no
trzeba spróbować, tak, trzeba spróbować. No i tak, no realia są takie, że jest to kraj świetnie urządzony, gdzie ludzie czują się bezpiecznie. No, więcej o tym mówiłam w moim filmie Czym pachną Angielki w dwóch częściach. Opowiedziałam dużo o mentalności, o przyzwyczajeniach, o tym, jak tutaj ten świat jest urządzony, o polityce. Także nie będę się powtarzać, powiem tylko, że za drugim razem już Anglia pokazała mi również swoje takie niezbyt ciekawe oblicze, to znaczy im dłużej tutaj żyję, tym bardziej widzę różnice na niekorzyść, jeśli chodzi o mentalność, to znaczy, że Polacy są, wydają mi się, o wiele bardziej inteligentni, o wiele bardziej kreatywni, mają wiedzę ogólną dużą. Tutaj wiedza ogólna jest na poziomie bardzo niskim, ludzie są bardzo przyziemni, te święta wyglądają inaczej, tutaj się nie celebruje ważnych dni, albo jeżeli się celebruje, to wszystko jest takie płytkie, płaskie. Także Anglia za drugim razem mnie rozczarowała, aczkolwiek praca sama jest ciekawa, bo jest dla mnie jako osoby, która się interesuje psychologią, to jest to bardzo ciekawe doświadczenie i taka szkoła życia. Natomiast jeśli chodzi o same zarobki, no to są świetne. Tak jak mówię, 200-300% więcej można zarobić w Anglii niż w Polsce. Także ja polecam taki wyjazd. Ja swój tam plan materialny w połowie już zrealizowałam. I teraz mam drugą część tego planu do realizacji. Także jeszcze tutaj trochę zostanę, nie wiem ile. Tak jak mówię, nie planuję za bardzo swojego życia. W każdym razie, jako doświadczenie polecam wyjazd do innego kraju, zapoznanie się z inną mentalnością, obserwacja tego, jak właśnie ludzie żyją, jak myślą. Ale wszystko zmierza dla mnie w takim kierunku, aby jeszcze bardziej docenić Polskę, to gdzie się wychowałam, jakie wartości mi przekazano, jaką mam wiedzę ogólną. To jest na plus i tęsknię oczywiście za Polską, ale bardzo Ci polecam, jeżeli miałabyś taką ochotę, okazję wyjechać. Natomiast no, u mnie to było tak, że pojechałam sama. Natomiast inaczej pewnie trochę jest pojechać z rodziną, tak? To jest zupełnie jakby zmienia realia, tak? Także taka jest moja odpowiedź. Dziękuję Ci bardzo za pytanie. Ściemnia się. Mam nadzieję, że tu jakiś zwierz dziki mnie nie zaatakuje. No, mam nadzieję, że nie. Panna z gór pyta. Panno z gór, bardzo lubię Twój nick. Gdybyś miała zaprojektować miejsce w Twoim domu, które byłoby dla Ciebie idealne, w którym czułabyś się dobrze, to jakby ono wyglądało? Jakimi na przykład kolorami, dźwiękami, może roślinami, przedmiotami byś się otoczyła? Co chciałabyś w nim mieć na wyciągnięcie ręki, a może już masz? Nie, jeszcze nie mam. Tak jak mówię, część mojego planu została zrealizowana. Jest to mieszkanie do remontu w kamienicy w Polsce, ale marzę cały czas o domu, takim domu pod lasem. O właśnie, tak bym chciała żyć, żeby nikogo nie było wokoło, tylko ptaki, drzewa i to piękne niebo. I więc o takim domu marzę, o domu pod lasem. Jak sobie wyobrażam to mieszkanie? Jakimi przedmiotami chciałabym się otoczyć? To przedmiotami z duszą. Lubię styl retro i lubię eklektyzm, czyli połączenie różnych styli. Lubię też dziwne takie, lubię przedmioty, które mają, które są użyte w innym charakterze niż były wcześniej używane. Nie wiem, maszyna do szycia jako stół, etc. Skrzynia z Afryki jako stół i tak dalej, i tak dalej. Także lubię połączenie różnych styli, eklektyzm, lubię miękkie, stare sofy, lubię piękne obrazy, lubię dużo książek mieć wokół, lubię piękną muzykę, lubię drewniane podłogi, lubię dosyć intensywne kolory, nasycone. I co jeszcze bym chciała mieć na wyciągnięcie ręki? Zawsze trzy rzeczy. Na wyciągnięcie ręki to przede wszystkim kawa, książka, perfumy i święty spokój. To jest najważniejsze. To jest numer jeden. Kiedy jest święty spokój, jest harmonia wewnętrzna, wszystko się udaje. Także, panno z gór, dziękuję Ci bardzo za interesujące pytanie. Idziemy dalej. Katarzyna P. Kasiu, pytasz tak. Niewątpliwie jesteś wnikliwym obserwatorem osób, zjawisk i otoczenia. W Twoim otoczeniu często widzę piękne zdjęcia, karty, ciekawe przedmioty, rękodzieła, których używasz, by wzmocnić obraz omawianego motywu. Moniko, gdybyś miała za pomocą emblematów przedstawić nam swoją osobę, to co by znalazło się na takim stoliku i w kadrze? Jakie symbole zobrazowałyby Ciebie w tym momencie życia? Twoje aktualne pasje, marzenia, nastrój? Pozdrawiam serdecznie. Kasiu, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam.
I jako emblematy, jako te symbole, to może wstawię na miniaturce do tego nagrania po prostu zdjęcie. I tam będą książki, które mnie bardzo interesują ostatnio, czyli Meksyk, bo marzę o wyjeździe do Meksyku. Książka o symbolice róży. I co tam jeszcze będzie? Na pewno będzie kawa, na pewno będą perfumy, safari, na pewno będzie długopis. Dlaczego? Kawa przydaje może mojemu życiu szczęścia i czuję się po prostu zmotywowana, kiedy piję kawę. Wchodzi we mnie nowa energia, kocham pić kawę, piję jej dużo, także kawa. Perfumy to chyba oczywista sprawa, że w tym kadrze by się również znalazły. Książki, ale takie właśnie z taką nutką eksplorowania nowych światów. I co jeszcze? No właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz by się tam znalazła. I znajdzie się, bo pokażę Wam to zdjęcie. Otóż będzie to długopis. Długopis jako symbol mojego marzenia, aby zacząć pisać i aby napisać kiedyś książkę bądź książki. Może również o perfumach, kto wie. Wciąż czekam na taką inspirację, na taką pewność, o czym mogłabym pisać. Zresztą wiele osób mi to proponowało, w sensie osób bliskich. Po prostu są takie osoby, które mnie zachęcają do tego, aby zacząć to robić na poważnie. No i może tak się uda, może tak się uda. Ale tak naprawdę, Kasiu, gdybym miała, jakby to powiedzieć, gdybym miała moją osobowość przedstawić za pomocą jednego zdjęcia, to pewnie byłaby to taka po prostu nieco zaciemniona droga do lasu. Droga w środku lasu. Gdzieś tam z tyłu rozstaje dróg, bo mam wrażenie, że ja ciągle jestem w drodze, że podróżuję przez życie i życie jest dla mnie tajemnicą, zagadką, fascynacją i to też byłoby zdjęcie, które oddawałoby część mojej natury. Droga do ciemnego lasu i tam gdzieś z tyłu jakieś rozstaje dróg. Tak, to też by dużo powiedziało o mnie. Idziemy dalej. Tam gdzieś księżyc już z tyłu świeci, a my idziemy dalej. Idziemy dalej. Okej. Okay. Już odpowiedziałam Renatce. Dajcie mi chwilkę. Okej, okay. Anecznik. Aniu, pytasz mnie tak. Jestem na 26 minucie oglądania, więc nie wiem, czy jeszcze nie padnie to pytanie, ale co tam, spieszę zadać. Zapytam o mężczyznę idealnego. Gdyby istniały ideały, jaki on powinien być? Proszę o cechy charakteru i oczywiście wyglądu. Jaki typ przyprawia cię o drżenie głosu? Czym taki idealny mężczyzna powinien pachnieć? Jak się ubierać? Czym zajmować w życiu? Aniu. Aha, i jeszcze jedno pytanie o podróże, które tak kochasz. Gdzie koniecznie chciałabyś pojechać? Gdzie nie byłaś? Albo w które miejsca wrócić? To może najpierw powiem o podróżach, bo będzie łatwiej. Na pewno chciałabym wrócić do Kornwalii, bo jest przepięknie. Do Porto, do Portugalii, bo jest cudowna atmosfera i znalazłam mnóstwo ciekawych perfum. Gdzie chciałabym pojechać, to na pewno od zawsze Meksyk, Indie, Peru, Hiszpania i gdzie jeszcze? No oczywiście Włochy. Chciałabym wrócić do Rzymu i chciałabym koniecznie zobaczyć Wenecję. Chodzi za mną jako obsesja ta Wenecja. Także Wenecja. I tutaj z tyłu już idą jacyś ludzie z psami, więc będę tutaj się ewakuować pod drzewko. Pozwolicie? No dobrze, i teraz odpowiem na pytanie dotyczące mężczyzn, Aniu. Już tutaj się ustawię, tak żeby nikomu nie wchodzić w drogę. Poczekajmy, aż piasek sobie pójdzie. It's alright. Także Ania zapytała mnie o mężczyzn. Może to ten idealny. Nie, już odpowiadam. Aniu, zatem sprawa wygląda tak. Sprawa również jest złożona. Takim ideałem wizualnym mężczyzny od zawsze był dla mnie Harrison Ford z Indiana Jonesa. Po prostu całościowo genialnie wygląda. Ma taką twarz pełną, wiecie, takiej determinacji. Jest męski. Nie jest zbyt słodki, nie jest zbyt przymilny, jest to silny, zdeterminowany facet. Wygląda wspaniale w tej skórze, w tych safari właśnie spodniach, koszuli zielonej, w tym kapeluszu. Jest dla mnie idealny w tym filmie, wizualnie
i też charakterologicznie. Także Harrison Ford w Indiana Jones jest dla mnie ideałem mężczyzny, ale generalnie jednak mimo wszystko zawsze podobali mi się bardziej bruneci. I to tak, albo głowa ogolona i taki trochę typ żołnierza w bojówkach, o, to mnie bardzo kręci, albo wręcz przeciwnie, mężczyzna trochę jak Indianin, długie czarne włosy. To jest to. Natomiast generalnie bardzo, bardzo lubię takie cechy charakteru jak przede wszystkim, oczywiście nie będę tutaj mówić banałów o poczuciu humoru i inteligencji, no bo to jest oczywiste. Powinien być inteligentny i mieć poczucie humoru. Ale najważniejszą kolejną cechą jest dla mnie to, aby był optymistą, aby nie był malkontentem, aby szanował kobiety i doceniał to, że jesteśmy inne. No i przede wszystkim najważniejsza cecha mężczyzny to dystans do siebie. Jakie to jest niezmiernie ważne. Żeby mężczyzna miał do siebie dystans, potrafił się z siebie śmiać. Bardzo to cenię, a u mężczyzn jest z tym czasami trudno, bo mężczyźni, no wiecie, czasami mają takie ego wysokie, że trudno im zapytać o nawet o drogę, tak? Jeżeli gdzieś się zgubili, to mężczyzna, typowy mężczyzna nie pyta o drogę, bo wstydzi się przyznać, że czegoś nie wie. Natomiast wiecie, ja uwielbiam mężczyzn, którzy mają ten dystans, którzy się śmieją z siebie, którzy mają dystans do swojej płci, do swojej roli i tak dalej, i tak dalej. Także tacy mężczyźni mnie kręcą. Ale powiem ci, Aniu, jeszcze, co jest bardzo, bardzo miłe i zaskakujące po moich perypetiach życiowych. Poznałam mężczyzn bliskich ideału. Poznałam dwóch takich mężczyzn. No niestety nie byli to Polacy, ale myślę, że tutaj nacja nie ma nic do rzeczy. Poznałam dwóch mężczyzn, którzy byli prawie idealni. Jeden był muzykiem jazzowym i malarzem. Miał czarne, dłuższe włosy. I był połączeniem Niemca i Włocha. Był wspaniały, kreatywny, radosny, pełen szacunku do kobiet. I drugi mężczyzna, tutaj w Anglii poznałam, to Irlandczyk i połączenie Irlandczyka z Australijczykiem. I to mężczyzna, który nigdy nie ma złego nastroju. Jest energiczny, energetyczny, radosny, szanuje rodzinę, szanuje swoje kobiety, swoje córki, oddany rodzinie, dynamiczny. Ubiera się jak mężczyzna, czyli w bojówki, czyli w kolory właśnie takie safari. Uwielbiam mężczyzn, którzy są po prostu na luzie, a z drugiej strony są dobrzy w tym, co robią. Nie siedzą, nie spędzają czasu przed telewizorem, leżąc, oglądając futbol tylko, chociaż futbol lubię. Także taki mężczyzna, tacy mężczyźni istnieją, Aniu, poznałam dwóch takowych. I w ogóle uwielbiam mężczyzn. Myślę, że czasami kobiety patrzą na mężczyzn trochę zbyt surowo, a mężczyzna to też człowiek, też ma uczucia. No, pamiętajmy o tym, że mężczyzna też ma uczucia i szanujmy ich, szanujmy się po prostu. Okej, i kolejne pytanie. Ściemnia się. O mój Boże. Natalia M. Mam trzy pytania perfumowe. Wyobraź sobie miejsce, może urlop spędzony w malowniczym miejscu, dobrą zabawę z przyjaciółmi, beztroski czas, wspólne rejsy po morzu, rozmowy, śmiech, pyszne jedzenie. Po latach wracasz do tego kraju, do tego miejsca. Jakie perfumy wybierzesz? Czy nostalgiczne, może kojarzące się z podróżami, może kojarzące się ze słońcem, świetliste, radosne? Jakie perfumy wybiorę? Wiesz co, Natalio? Znając siebie, mimo że jestem bardzo osobą nostalgiczną, sentymentalną, to jeżeli jechałabym w jakieś miejsce na wakacje, to pewnie wzięłabym perfumy, które ostatnio mnie zafascynowały, czyli mój ostatni zachwyt, bo lubię mieć te perfumy, które mnie zachwycają przy sobie, te nowo poznane. I zawsze na wakacje biorę kilka flakonów perfum, czyli te zielone, świeże, delikatne i te seksowne na wieczór i jeszcze jakieś trzecie, takie dla równowagi. Lubię mieć dużo perfum ze sobą. Pytanie kolejne. Chcesz zrobić wrażenie na mężczyźnie, którego poznałaś? Chciałabyś go zaintrygować, oczarować, roztoczyć aurę tajemnicy. Jakie perfumy wybierzesz? Jako jeden ze składowych elementów całości, jako kropkę nad i. Ja mam takie pewniki, trzy perfumy, które polecam na randki, na takie, no nie wiem, na randkę ze śniadaniem. To jest oczywiście mój ukochany zapach Sensus Noir Estée Lauder.
To jest seks w butelce, tajemnica i seks w butelce. Drugie perfumy, takie bardziej lekkie, może na dzień, ale również seksowne, zalotne, to Very Good Girl Karoliny Herrery. Uwielbiam je. Połączenie róży, liczy i porzeczek. Bardzo zwracają uwagę mężczyzn. Są lekko egzotyczne, flirciarskie i zalotne. No i jeszcze polecam również Samsara Garland. Drzewo sandałowe, zapach gorący, sensualny, spokojny. No, taki z tysiąca i jednej nocy, także Samsara polecam bardzo. No i jeszcze jedno pytanie od Natalii M. Jakie perfumy polecasz osobie zestresowanej jako aromaterapię, eliksir na uspokojenie i możliwość spokojnego zebrania myśli, tak? Aromaterapia to też jest dziedzina wiedzy i tutaj wiadomo, że polecane są głównie zapachy z lawendą. Lawenda w ogóle uspokaja i działa usypiająco, ale ja polecam również Tomato Leaf Illuminum. To jest piękny, radosny zapach z liśćmi pomidora, osmantusem, frezją. Przepiękny, radosny, błogi zapach, który naprawdę podnosi na duchu. No i jeszcze na pewno zapachy Hermé. Różne, te z rabarbarem i te wody kolońskie Hermé są bardzo aromatyczne, bardzo piękne, uspokajające. I jaki jeszcze? No i jeszcze właśnie zapach z lawendą, czyli Covet Sarah Jessica Parker. To jest również zapach taki chłodny, zielony, ma odrobinkę słodyczy czekolady i jest bardzo uspokajający. I patrzę, czy ja już na wszystkie pytania wasze odpowiedziałam. Tak, odpowiedziałam na wszystkie pytania. I tak jak obiecałam, przeznaczyłam dwie nagrody dla osób, które zadały mi pytania takie, które sprawiły mi największą radość. Czyli mam dwie nagrody i teraz nie wiem, jak to zrobić, bo w zasadzie wszystkie pytania mi się bardzo podobają i dziękuję bardzo za nie. Nie wiem, jak to zrobić, muszę o tym pomyśleć. Może po prostu wyznaczę pierwszą nagrodę, a drugą nagrodę po prostu wylosuję ze wszystkich pytań, no bo nie chcę nikogo tutaj pokrzywdzić. Bardzo wam dziękuję za to wspaniałe Q&A. Daliście mi ogromną radość tymi pytaniami. Ściemnia się, więc trzeba się już pożegnać. Dziękuję za uwagę. Pa, pa.